Jeżeli tak jak ja masz wrażenie, że z konceptem wolności finansowej jest coś nie tak i chcesz poznać koncept finansowej pewności siebie, to ten odcinek jest dla Ciebie. Nazywam się Filip Kowarski i od lat pomagam inwestorom zarabiać więcej na nieruchomościach. Przejdźmy zatem do konceptu wolności finansowej. Tego, jak wygląda to w oczach wielu i jak powinno to wyglądać tak naprawdę. Wiem, że wolność finansowa to jest taki wielki koncept, którym kuszą nas, żebyśmy podjęli ciężkie działania, nie zawsze nam się chce. Chcielibyśmy od razu przeskoczyć z tego miejsca, w którym jesteśmy, do wolności finansowej. Pierwsze pytanie, czy chciałbyś więcej zarabiać? Pewnie, że tak. Czy chciałbyś mieć więcej dochodu pasywnego? To też. Pamiętam, jak czytałem książkę Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec, jeszcze podczas studiów i kurczę, ten koncept wolności finansowej, dochodu pasywnego wydawał mi się po prostu magiczny. To wszystko miało taki sens. Kupować nieruchomości, zarabiać na nich krocie i generalnie nie musieć nic robić. Problem był taki, że ja czytając tę książkę byłem gdzieś na tym poziomie, no a zmierzałem do wolności finansowej, która była gdzieś tutaj. Nie wiedziałem, jak tą przepaść przeskoczyć. Niestety książka Kiyosakiego też nie za wiele o tym mówiła. Dużo było takich strategii z lotu ptaka, uproszczeń, ale kurczę, nikt nie dał mi taktyk. Nikt dokładnie nie powiedział, co mam zrobić krok po kroku. Więc książkę odłożyłem. Podczas studiów jako obowiązkowa część to były praktyki, więc poszedłem na etat i wtedy zrozumiałem, że w ten sposób wolności finansowej nie osiągnę. Pomyślałem sobie, że kurczę, może czas zająć się własną firmą. Założyłem firmę produkującą oprogramowanie i w ten sposób przez 15 lat prowadziłem swoją firmę i mam wrażenie, że przez pierwsze 10 lat utknąłem. Utknąłem mimo tego, że nie pracowałem na etacie, to wciąż byłem w tym wyścigu szczurów, o którym znowu Kiyosaki wspomina i goniłem do przodu, nie wiedząc za czym. Tak jakby w momencie, jak przechodziłem po krokach kolejnych do wolności finansowej, absolutnie zapomniałem, dlaczego zacząłem. Nie wiem, zapytaj siebie samego, czy też tak podobnie masz. Zastanów się nad tym, czy przypadkiem my wszyscy nie wpadamy w pewien wir pracy. Znam wielu inwestorów, którzy wchodzili w inwestowanie w nieruchomości dlatego, żeby mieć więcej czasu, żeby więcej czasu spędzać z rodziną, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Okazuje się, że oni po prostu zrobili sobie z nieruchomości kolejny etat. Nie chciałbym, żebyśmy w tej drodze od punktu zero, od marzeń o wolności finansowej do samej wolności finansowej utknęli w tym biegu, w gonitwie i zapomnieli, dlaczego tak naprawdę to robimy. Możemy dążyć do tego, żeby pracować więcej, zarabiać więcej. Możemy też dążyć do tego, żeby pracować mądrzej, pracować mniej. I tutaj pojawia mi się koncept finansowej pewności siebie. Tak naprawdę czym jest wolność finansowa? Można by powiedzieć, że większość osób kuszona wolnością finansową chce nie robić nic. Chciałaby tylko podróżować, odpoczywać, nic konkretnego nie robić. Problem jest taki, że jeżeli w tym momencie nie chcą nic robić, to prawdopodobnie i tak nie podejmą żadnych działań. Tak? No, wiesz o tym, że często jest tak, że idziemy z jednego szkolenia na drugie szkolenie, na trzecie szkolenie, a w międzyczasie nie podejmujemy żadnych kroków. Ja sam wpadłem w pułapkę, gdzie zbyt dużo się uczyłem i zbyt mało wiedzy w praktykę wdrażałem. Więc być może to jest jedna z pułapek na drodze do wolności finansowej. Być może w ogóle wolność finansowa nie istnieje. Dlaczego? Zastanówmy się, w jakich czasach teraz żyjemy. Kurczę, no przecież dodruk pieniądza, rekordowe tempo, pieniądze biorą się z powietrza, socjal, ludzie dostają pieniądze za darmo, lepiej być bezrobotnym albo mieć kilkoro dzieci, niż faktycznie iść do pracy. I ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jedna pewna to jest zmiana. I tutaj dochodzimy do konceptu, że jeżeli w wolności finansowej, jak miał sobie ją tak zdefiniować, to byłoby to robię co chcę, z kim chcę, kiedy chcę i mam na to nielimitowane pieniądze. Idealna wizja, ale ona się nie sprawdza w tym dzisiejszym czasie. Czy jesteś w stanie stworzyć taki portfel inwestycyjny, który zapewni Ci i da Ci gwarancję, że do końca Twojego życia nie musisz pracować? Oczywiście, wszystko idzie pięknie, mamy mieszkania na mikrokawalerki, na pokoje, całe kawalerki, to się super wynajmuje. Wszyscy są szczęśliwi i myślą, że tak będzie przez całe życie. Później okazuje się, że przychodzi taki czarny łabędź, jak w tym momencie i okazuje się, że nawet mieszkania na wynajem nie są odporne na to, co się dzieje na rynku i nagle brakuje Ci cash flow. Być może dywersyfikujesz, kupujesz też złoto, kryptowaluty, srebro, akcje, ale nie ma takiej sytuacji, w której wszystko byłoby bezpieczne, bo nasz świat się po prostu w błyskawicznym tempie zmienia. Ma więc wrażenie, że sam koncept wolności finansowej jest zbyt nadużywany, że ta wolność finansowa to jest coś, do czego my wszyscy dążymy, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie tego nigdy dotknąć. I tu jest, dochodzimy do konceptu pewności siebie, czyli takiej finansowej pewności siebie. Co to dla mnie oznacza? Ja wiem, że jestem w tym momencie w swoim życiu, że niezależnie od tego, jaka zmiana nadejdzie, to otaczam się odpowiednimi ludźmi.
otaczasz się ludźmi, którzy inwestują w siebie, którzy dają z siebie wszystko, sam jesteś taką osobą i wiesz, że jesteś na tyle elastyczny, że masz pewność siebie, że niezależnie od tego, co się wydarzy jutro, to przyjmiesz to z uśmiechem na ustach. Tak naprawdę nie będzie zaskoczenia. Mamy teraz dwa wyjścia z obecnej sytuacji. Albo narzekać, obwiniać innych, oczekiwać, że rząd będzie nam pomagał, albo zacząć zastanawiać się, co my możemy z tym zrobić, jak wyjść obronną ręką, a może nawet jeszcze na tym zyskać. I właśnie takie podejście, czyli sytuacja, w której wiemy, że całe doświadczenie, które zgromadziliśmy, to nawet jakby nasza firma wyprowadzała, to zastanów się, jeżeli zbierałeś doświadczenie przez 10 lat i nagle wszystko, co zbudowałeś, wyparowuje, to założę się, że jesteś w stanie to odbudować w ciągu roku, może półtora roku. Jakby teraz moja firma zniknęła, to jestem w stanie odbudować moją firmę prawdopodobnie dużo, dużo szybciej i może nawet efektywniej, bo ja zauważyłem jedną rzecz, że ta sytuacja, która teraz nadeszła, to ona przyniosła nam pewne takie oczyszczenie. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy wszystkie rzeczy, które robimy w firmie, na pewno są efektywne, czy wszystkie osoby pracują tak, jak powinny, czy my pracujemy tak, jak powinniśmy, czy wszystko, co robimy, na pewno ma sens. Zaczęliśmy robić taki rachunek sumienia, sprawdziliśmy, czy naprawdę dobrze wykorzystujemy swój czas, bo wiecie, jak wszystko idzie do góry, to jesteśmy happy, nie mamy czasu na takie pierdoły, na biurokrację, idziemy po więcej kasy. Ale jak jednak jest sytuacja, w której musimy się zastanowić i jednak policzyć koszty, to okazuje się, że co miesiąc mieliśmy na przykład 2000 totalnie zbędnych kosztów, których mogliśmy się pozbyć w zasadzie od tak. Czyli mogliśmy, nie zarabiając tych dodatkowych 2000 zł, nie wyjść na minus. Czyli mogliśmy tak naprawdę zoptymalizować pewne procesy i już teraz wiem, że jeszcze bardziej ta sytuacja wpłynęła na to, że jesteśmy elastyczni, że my w firmie lepiej się zachowujemy. Więc nawet jakbym to wszystko stracił, jesteśmy w stanie to odbudować. Chciałbym, żebyś się teraz zastanowił, czy faktycznie to, co budowałeś przez ostatnie lata, jakbyś to stracił, czy jesteś w stanie to szybciej odbudować. Czasem faktycznie taki reset, który nadchodzi, pozwala nam dużo lepiej zbudować nasz biznes od nowa, więc możemy wszystko traktować jako krytyczną porażkę albo jako szansę. Potraktuj to jako szansę, pamiętaj o tym, że wolność finansowa, moim zdaniem, jest to pewien mit, a z drugiej strony mamy tą elastyczność, tą pewność siebie finansową. To jest to właśnie, do czego dążymy. Także daj znać, w jakiej jesteś obecnie sytuacji, jakie masz przemyślenia po obejrzeniu tego nagrania. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, daj lajka, zasubskrybuj i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!